Bok kwadratu narysowanego w skali 2 do 1 ma długość 8 cm. Oblicz rzeczywistą długość boku tego kwadratu. Wiemy, że kwadrat został narysowany w skali 2 do 1. 2 do 1 to oznacza, że rzeczywisty wymiar został powiększony dwukrotnie. I bok tego kwadratu w powiększeniu dwukrotnym ma długość 8 cm. A my mamy podać długość boku kwadratu w rzeczywistości, czyli musimy pomniejszyć z powrotem dwukrotnie, tak? Czyli rzeczywisty wymiar, skala 1 do 1, będzie mniejsza. Więc wystarczy długość boku, czyli 8 cm, podzielić przez tą naszą skalę przez 2 i wyjdzie nam rzeczywista długość boku kwadratu, czyli 4 cm. Więc możemy powiedzieć, że rzeczywista długość boku tego kwadratu to 4 cm. Dziękuję.